Już, aby patrzeć. Aby patrzeć. Będziemy już zalewać. Szykujemy sobie produkty. O. Te produkty już zaczyna się gotować i będziemy zalewać właśnie te gąski. Idę tutaj po łyżkę. Już ładnie się grze. Próbuję przerzucić. No już się zagotowało. I teraz ładnie zalewamy tym właśnie. Tą zalewą. Rzeczki dzisiaj mi zeszło. Miałem zrobić transmisję, ale może jeszcze wam zrobię. O. Zalewamy wrzątkiem. I marchewka. Zielony liść. Liść laurowy. Wszystko mamy tu grać. Pięknie. No to jeszcze zostaje, to będzie na później. I to teraz zakręcamy. I do góry nogami. I do góry nogami. I to tak samo, wszystkie tak trzeba robić. I do góry nogami. O! I tak jak widzicie, wszystkie te są porobione. I tak wygląda moja robota. Wszystko zrobiłem. Obrałem zielonki. Opukałem, zagotowałem i zapasteryzowałem. Widzicie, kochani? Nie jest to lekka praca, ale ja robię wszystko od razu, za jednym machem. One będą tak sobie stały, aż ostygną. Jak już ostygną, to się przewraca do góry nogami, zakrętko do góry nogami i do spiżarki. I mamy już gotowe na zimę. Dzisiaj, kochani, zrobiłem wszystko. Rano nazbierałem zielonek w sosnowym lasku. Przyniosłem je do domu i poszedłem do pracy. Później zaś przyszedłem z pracy, gdzieś było w 10:30. I wziąłem się do oczyszczania zielonek. Z piasku, z igiełek. Oczyściłem je, wypukałem zielonki. No i wziąłem się do gotowania. Gotowałem zielonki pół godziny. Zaczęła woda wrzeć, gotować i dopiero liczyłem 30 minut. Pogotowało się 30 minut, odsadziłem. Powkładałem do słoików odsadzone zielonki i za zalewę przyszykowałem szklankę octu, 4 szklanki wody, ziela angielskie, liść laurowy, marchewkę, pietruszkę, posoliłem wodę. No i to właśnie powkładane wrzątkiem zalewałem. I to właśnie tak wygląda marynata. Pozdrawiam wszystkie rodziny na całym świecie. Starsze i młodsze. Życzę wam wszystkiego dobrego. Szczęścia, zdrowia i słodyczy. Jako ja, Heniek Bryczek, Infom Poland, manager muzyki światowej wam życzy. Tak właśnie to wygląda. Pozdrawiam i życzę zdrowia.